Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zbieramy się powoli. O, już jest nas ponad 30 osób. Pani Ewa, dobry wieczór. Pani Anna, dobry. Dzień dobry. Pani Barbaro, dzień dobry. Panie Wojciechu, witamy. Pani Ewa, dzień dobry. Pani Alicja, dzień dobry. Witamy. Oj, mamy informację, że nas nie słychać. Czy nas dobrze słychać? Widać. Czy nas słychać? Widać. Proszę dać znać. Dzień dobry, pani Katarzyno. Słychać. Proszę napisać, czy jesteście państwo teraz na wakacjach, bo sezon wakacyjny w pełni. I z jakich miast mamy słuchaczy dzisiaj? Proszę napisać. Jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice. No, jest nas 35 osób. Pan Dariusz pisze, że słychać dobrze. Z Ukrainy też mamy, z Lwowa słuchaczy. Witamy, Lwów. Pozdrawiam. Nowy Sącz. Luboń koło Poznania. Lublin. Pozdrawiamy Lublin, pozdrawiamy Szczyrk. Warszawa, Konstancin Jeziorno. Bydgoszcz. Aktualnie Kołobrzeg, czyli wakacyjnie. Białystok. Wspaniale, witamy wszystkich bardzo serdecznie i już możemy zaczynać. Jest nas prawie 40 osób i cały czas kolejne osoby przybywają. Witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest pani doktor Krystyna Czerni, ceniona pisarka, krytyk i historyk sztuki, największa badaczka twórczości Jerzego Nowosielskiego. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Bardzo mi miło. Dzień dobry Państwu. Jest pani autorką wielu książek, opracowań, albumów o twórczości Jerzego Nowosielskiego i w tym biografii artysty Nietoperz w świątyni. I w komentarzu pod live'em będziemy publikować linki do najważniejszych publikacji. To jest właśnie biografia Jerzego Nowosielskiego, Nietoperz w świątyni, jak również katalog sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego, pięciotomowy. Ukazały się cztery tomy, natomiast piąty jest aktualnie w przygotowaniu, więc tutaj też linki z tego, co wiem, to jest jeden cały album do pobrania bezpośrednio, prawda? Można go przejrzeć. Zgadza się, tak. I ja może zacznę od tego, że kilka takich recenzji tej biografii Nietoperz w świątyni przeczytam. Rewelacyjną biografię Jerzego Nowosielskiego powinni przeczytać nie tylko miłośnicy sztuki. Ze zdumieniem, z zaskoczeniem, podziwem i zazdrością czytałem tę książkę. Księgę właściwie. Najłatwiej wytłumaczyć zazdrość. Prawdziwa biografia to u nas rzadki ptak, pisze Tadeusz Nyczek w Przekroju. Ta książka jest rewelacją z kilku powodów. Krystyna Czerni, autorka kilku publikacji o sztuce Nowosielskiego, zbadała jego życie na wylot. Przeczytała chyba całą literaturę, od książek po drobne recenzje. Rozmawiała z rodziną, przyjaciółmi, świadkami. Obszar, jaki objęła, jest imponujący. Dorota Jarecka z Gazety Wyborczej.
Autorka nie ucieka od tematów drażliwych, pytań o brak światowej kariery, powikłanych spraw damsko-męskich, jego rozlicznych słabości, w tym długoletniego alkoholizmu. Czyni to jednak z kulturą, bez chęci skandalizowania, oddając należny honor także rozlicznym zaletom jego ducha i osobowości. Piotr Sarzyński, polityka. Co skłoniło panią do napisania tak wielu książek o Jerzym Nowosielskim? Najtrudniejsze z pytań na początek. Ja długo się wahałam, czy podjąć to zobowiązanie i kiedy wydawnictwo Znak się zwróciło do mnie z propozycją napisania biografii, dlatego że czułam się jakby no może nie tyle niegodna, co trochę za głupia na tamtym etapie. Ta postać onieśmielała, prawda? Nowosielski ze swoją wiedzą ogromną no budził respekt i troszkę onieśmielał. Ale im dłużej się nim zajmowałam, tym bardziej mnie fascynował i tym bardziej znajdowałam różne punkty wspólne. I no to była też praca nad nim, ale też nad moimi problemami jakimiś, które przy tej okazji sobie rozwiązywałam, więc to tym bardziej mnie mobilizowało. Wydaje mi się też, że zawdzięczam pracy nad jego twórczością no taką atrakcyjność mojego zawodu jakby. No nie wszyscy historycy sztuki mają szansę i szczęście zajmować się arcydziełami. Ja nie twierdzę, że on malował same arcydzieła, ale jednak tych arcydzieł w jego twórczości jest niemało obserwacja, analiza tego, jak one się rodzą, jak powstają, jaka jest cena za ich powstanie, no to jest po prostu fascynująca przygoda i no bardzo wiele jej zawdzięczam. Dziękuję. Artysta, który zmienił na zawsze oblicze polskiej sztuki i wywarł wpływ na kolejne pokolenia twórców. Mówi się, że to człowiek pomnik, ale ze wszystkimi słabościami i bolesnymi rozdarciami. Co w sztuce Nowosielskiego było przełomowe i niespotykane wcześniej w twórczości innych artystów? Myślę, że to nie był artysta przełomowy. On nie miał takiego charyzmatu, jak niektórzy twórcy awangardy, żeby bez przerwy iść do przodu, bez przerwy podbijać nieznane tereny, bez przerwy wymyślać jakieś nowe rzeczy. Jego fenomen polega na tym, że był cały zanurzony w tradycji i potrafił tłumaczyć te tradycje na współczesny język jakby. I w tej tradycji była nie tylko ikona, była kultura śródziemnomorska, szeroko rozumiana, była no bardzo bogata przeszłość różnych kultur. I on to wszystko tłumaczył na współczesność, rozwiązując swoje jakieś problemy przy tym, więc myślę, że nie nazwałabym go nigdy artystą przełomowym, natomiast był postacią wybitną i był przede wszystkim przy całej zależności od tradycji był niezależny od współczesnego życia artystycznego. To znaczy on się zupełnie nie przejmował modami, różnymi takimi środowiskowymi konwencjami, zwyczajami, trendami. Owszem, przyglądał się im z zainteresowaniem, miał, jak była fala informelu w latach 50., 60., to próbował się wypuszczać w tamte tereny, ale po kilku próbach no, zamknął tę uliczkę jakby. Więc no, on był, jeśli go coś wyróżniało w środowisku, to taka niezawisłość. To znaczy nie wsłuchiwał się we współczesne nurty i mody, tylko słuchał jak swojego daimoniona i swoich intuicji. A także co go wyróżniało jeszcze, to myślę, że no, nieprzeciętna samoświadomość twórcza, której dał wyraz w tych wszystkich swoich wypowiedziach, wywiadach. On był takim artystą mówiącym i myślącym przede wszystkim. Jest niewielu twórców, którzy potrafią tak
tłumaczyć swoje intuicje, swoją myśl, swoje przeżycia, swoją twórczość. Można z tego nawet uczynić zarzut, to znaczy on obudował tę twórczość tyloma komentarzami, że jest trudno się przez nie przebić, przez te komentarze z jakąś własnym odbiorem tej sztuki. On jak gdyby no, obudował ją szczelnie swoimi interpretacjami, ale to jest szalenie ciekawe, więc myślę, że nie ma wielu artystów o podobnie bogatym także dorobku piśmienniczym. Także no, był wszechstronny pod tym kątem. Widzę, że mamy 40 słuchaczy aktualnie. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Będę na żywo te pytania przekazywać. Wiemy o pierwszych przełomowych doświadczeniach artysty i tutaj też posłużę się cytatem. Przełomowych, kiedy to sam zrozumiał, że sztuka jest jego powołaniem. Po prostu otworzyły mi się oczy na sztukę, mówi. To tak, jakbym nie ucząc się, zaczął nagle mówić biegle jakimś nieznanym mi językiem, albo nie umiejąc, rzucony na głęboką wodę, zaczął pływać. To o tym pierwszym doświadczeniu i drugim takim wielkim wtajemniczeniem było spotkanie z ikonami. I o tym piszę w ten sposób. Moje świadome życie artystyczne zaczęło się, kiedy to jako 15-letni chłopiec zrozumiałem język sztuki nowoczesnej. I tak już uświadomiony niedługo potem przyszedłem do Ukraińskiego Muzeum Narodowego i spotkałem się z ikonami, z tym jednym z największych i najwspanialszych zbiorów ikon, jakie były w Europie. Było to dla mnie przeżycie wstrząsające, bo to było pierwsze spotkanie z wielką sztuką w oryginałach. Pamiętam, jakby to było dzisiaj. Przechodziłem od sali do sali, coraz bardziej oczarowany, niemal mdleję z wrażenia i ze szczęścia. Pani doktor, jaką rolę odegrała ikonografia we wczesnym okresie twórczości artysty? Ja jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, chciałam nawiązać do pierwszego z cytatów, które pani przytoczyła, bo to jest cytat, który dotyczy, co ciekawe, lektury, słów, nie obrazów. On wspomina lekturę książki Władysława Lama, którą mu podsunął znajomy ojca, którego poznał na wakacjach, architekt Władysław Jakimowicz, bardzo ciekawa postać. On zginął w czasie wojny w obozie, natomiast zdążył się zaprzyjaźnić z dużo młodszym właśnie znajomym przed wojną, właśnie z Nowosielskim. Podsunął mu tą książeczkę, kiedy Nowosielski miał 14 bodajże czy 15 lat. I ta książka, Władysław Lam był malarzem, także kolorystą. On żył do lat chyba 70. i był związany ze Szkołą Sopocką i ta książka miała wiele wydań. Ja je wszystkie oglądałam, tam nie ma jednej kolorowej ilustracji. Tam są maleńkie, czarno-białe obrazki. Wszystko jest wytłumaczone słowem. I ta opowieść Nowosielskiego jest bardzo krzepiąca dla mnie jako historyka sztuki, bo oznacza, że można słowami kogoś jakby nawrócić na awangardę i na myślenie, na rozumienie sztuki nowoczesnej, bo to o to chodziło w tej lekturze. Nowosielski mówił, że dopiero po lekturze tej książki zrozumiał, co chciał Cézanne, co chciał Matisse, co chcieli ci wszyscy artyści, prawda? On wcześniej tego nie bardzo rozumiał, chodził do sukiennic, widział Matejkę Siemirackiego, no takie miał doświadczenia. Także lubię tę opowieść, bo ona jak gdyby udowadnia, że moja praca nie idzie na marne i że mogę kogoś do czegoś przekonać i że słowo także się bardzo liczy. No a kontakt z ikonami był... No, jak mówił Nowosielski, to mnie ustawiło na całe życie, to jest jak pierwsza miłość, tego się nie zapomina i zawdzięcza mu bardzo wiele. Te kontakty miały kilka etapów, bo to była i Ławra Poczajowska, którą zwiedzał jako mały chłopiec z ojcem
i taki rodzinny, jak gdyby domowy stosunek do ikon, do kultu, kiedy chodził jako chłopiec do cerkwi krakowskiej z tatą. Ale to były takie ikony, prawda, no już zoccydentalizowane, nowożytne. Natomiast to, co nim wstrząsnęło, to galeria ikon lwowskich, oglądana jeszcze przed wojną, jak jeździł tam odwiedzać swoją ciocię. Tam jedna z sióstr ojca mieszkała we Lwowie. Ale przede wszystkim poznał te kolekcje, będąc klerykiem, będąc posłusznikiem. 1942 na 1943 rok w ławrze studyckiej w Lwowie w czasie wojny. I mimo, że muzeum oficjalnie było zamknięte, to on tam chodził. Pozwalano mu oglądać te ikony i to były te studia pogłębione, które tak bardzo nim wstrząsnęły i ustawiły go na całe życie, jak mówił. Także szukanie różnych zbieżności, wpływów i powiązań między jego sztuką a sztuką ukraińskiej ikony, to jest osobny temat naukowy jakby i to fascynujący, bo część z tych ikon jest także w polskich muzeach czy w galerii w Pałacu Biskupa Ciołka w Krakowie, czy w muzeum w Sanoku na przykład. I można to zobaczyć na własne oczy, jak wiele zaczerpnął właśnie z tej ikony karpackiej czy ukraińskiej, która miała taki rys troszkę ludowy, mocnych kolorów, płaskich plam, takich uproszczeń bardzo charakterystycznych. I ta galeria w Muzeum Narodowym we Lwowie, no, ona była skompletowana, na początku jej była kolekcja zbierana przez Andrzeja Szeptyckiego po wsiach, gdzie po prostu te ikony wyrzucano i czy chowano gdzieś, a zastępowano nowymi, więc on je ocalił i przywrócił jakby świetności. I to jest w tej chwili jedna z najcenniejszych kolekcji ikony staroruskiej, ukraińskiej w Europie. Mhm. I tutaj mamy pytanie od naszej słuchaczki. Ogromna sympatia i wdzięczność dla pani Krystyny. Pozdrawiam. Chciałabym zapytać o trudny aspekt w życiu Nowosielskiego, który wydaje mi się wątkiem ubocznym w książce, jest nauk. Dopiero pod koniec książki można przeczytać o tym, jak niszczycielski był to dla niego żywioł. Czy umieszczenie tego tematu na końcu było celowe, czy nie, by nie przesłonić Nowosielskiego jako twórcy? Tak, tak, ale nie tylko dlatego, żeby nie przesłonić, chociaż nie ukrywam, że irytuje mnie, kiedy wiele wywiadów i wiele rozmów o Nowosielskim ze mną zaczyna się od pytania o jego alkoholizm. To uważam to za nieuprawnione i niesłuszne. Jeśli ktoś wnikliwie przeczyta tę biografię, to ja tego nie ukrywam jakby od początku. Te momenty jego słabości i jego nałogu się powtarzają wcześniej. Natomiast uznałam, że to jest temat, któremu się należy osobny rozdział, ponieważ no, był to wielki problem i dla niego, i dla jego bliskich, i miał on jakiś wpływ na jego twórczość. I też było dla mnie szalenie ważne i ciekawe spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego człowiek, który miał taką wiedzę i taką głęboką duchowość, no poddawał się rozpaczy i tak. Nie wiem, czy znalazłam odpowiedź na to pytanie, ale starałam się, bo takie pytanie można zadać w przypadku każdego alkoholika, każdej osoby dotkniętej tą chorobą. Natomiast wydaje mi się, że nie mogłam tego ukrywać, dlatego że no po pierwsze no on był osobą publiczną, myśmy w Krakowie go widzieli w różnym stanie i to był jakiś problem poważny.
I wydaje mi się, że byłoby nieuczciwe pisać jego biografię, w ogóle tego nie dostrzegawszy. No. Starałam się to zrobić w miarę delikatnie, natomiast temat pozostaje i pytanie wielkie pozostaje. Dziękuję bardzo. Kluczową kwestią dla zrozumienia twórczości Nowosielskiego jest na pewno jego duchowość, na której kształt miało wiele kultur i tradycji, bo jego matka była katoliczką, ojciec narodowości ukraińskiej, natomiast on sam wyznawał religię prawosławną. No nie od początku. No ojciec też był katolikiem, tylko grekokatolikiem. Grekokatolikiem, właśnie. Jak to dzieciństwo, wczesna młodość ukształtowały światopogląd, podejście artystyczne Nowosielskiego? W jakim domu dorastał Nowosielski? No on był dzieckiem bardzo kochanym, na pewno późnym, dlatego że wcześniej państwo Nowosielscy przeżyli tragedię, jaką była śmierć dwóch synów w czasie I wojny światowej. Starsi bracia Nowosielskiego, których nigdy nie poznał, więc Nowosielski wychowywał się w domu pogrążonym w żałobie i są takie zdjęcia z dzieciństwa jego, gdzie siedzi na kolanach matki, a na ścianie wielkie dwa portrety braci. To na pewno jakoś go ukształtowało, zresztą nawet psychologowie dzisiaj mówią o takim zjawisku, jakim jest syndrom dziecka zastępczego, prawda? Jakkolwiek by, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś ocennie, ale tak się sytuacja miała. To zresztą spotkało wielu artystów. Salvador Dali chyba miał ten problem, tak samo Van Gogh. Już nie chcę, wiem, że kiedyś się tym interesowałam i tych nazwisk było niemało. To tylko pokazuje, że to kształtuje także ta sytuacja wyjściowa, jakąś wrażliwość, nadwrażliwość, jakąś specjalny stosunek do życia, taki suspecie eternitatis, że ten cień śmierci gdzieś tam zawsze z nami jest. Jeszcze jeden z tych braci miał to samo imię, więc jak Nowosielski chodził na cmentarz i na grób rodzinny, no to widział ten Jureczek Nowosielski na tabliczce, prawda? Więc on był jak gdyby chowany troszkę pod kloszem, bo był tym późnym, jedynym dzieckiem. To też jakoś wpłynęło. No ale przede wszystkim wychowywał się w domu wielokulturowym jakby, to znaczy matka była z pochodzenia jeszcze Austriaczką, co jest o tyle ważne, że babcia, która przez jakiś czas z nimi mieszkała, matka matki, mówiła pacierz jeszcze po niemiecku, prawda? Ojciec był grekokatolikiem, ale no, działaczem organizacji ukraińskich, prosfity, rydnej szkoły i tak dalej, więc tutaj była ta Ukraina. No a sam Nowosielski jakby po latach zwątpienia wrócił do prawosławia, jakby odkrywając, uznając, że to jest takie najbardziej jakby rozszerzony na nominacja, która mu odpowiada i jest tam jakby największa dowolność dociekań teologicznych. I zawsze podkreślał, że były pewne napięcia, ale jakże to wzbogaca, proszę pani, tak mi kiedyś powiedział, że no tak, były napięcia, matka ciągnęła w swoją stronę, ojciec w swoją, ale bardzo sobie to cenię, że tak właśnie okrakiem, że mogłem coś wybrać, ale ja sobie cenię to, że właśnie tak jestem okrakiem i w dwóch światach i tam jest najciekawiej. Zresztą podawał też przykłady różnych artystów, nie był jedyny, nie wiem, Jan Cybis się wychował w półniemieckiej rodzinie i miał takie korzenie, co było jeszcze trudniejsze w czasie wojny, prawda? I wielu jest artystów o takich złożonych korzeniach wielonarodowościowych. Właśnie w malarstwie Nowosielskiego są widoczne rozmaite wpływy estetyki wschodniej i zachodniej. To jest chyba
taka najbardziej charakterystyczna cecha twórczości artysty. A ja znalazłam taki ciekawy też cytat, może w pewnym sensie też byłoby to nawiązanie właśnie do tego czerpania z wielu kultur. Pobyty moje we Lwowie to było pierwsze zetknięcie z szerszym światem w tym mieście trzech, a właściwie czterech kultur, bo i kulturę żydowską trzeba wziąć pod uwagę. Mogłem poczuć się obywatelem Europy Wschodniej i Zachodniej równocześnie. Ta właśnie obecność we Lwowie, kultury greckiej, łacińskiej, ormiańskiej sprawiła, że miasto to miało jakiś specjalny klimat. To było coś, co tworzyło jakiś specjalny nastrój. Człowiek czuł się jakby na granicy, na skrzyżowaniu świata starego i nowego Rzymu, a także Bliskiego Orientu. Tak swoje spotkania z Lwowem zapamiętałem i tak o nich dalej pamiętam i wspominam. Tak, to bardzo piękny cytat i rzeczywiście Nowosielski zresztą miał szczęście, że i wrócił do Lwowa już po latach. Nie wiem, kto z przyjaciół lwowskich nas słucha, ale miałam szczęście w tym roku mieć przez pół roku wykłady dla studentów we Lwowie, właśnie na Uniwersytecie Lwowskim, online naturalnie. One były tłumaczone na ukraiński, a potem się spotykaliśmy na żywo i dyskutowaliśmy. I nawet poprosiłam na pożegnanie studentów we Lwowie i przyjaciół z Lwowa, żeby kilka, mimo wojny i mimo wszystkich ograniczeń, to zresztą niebywałe, że oni mają jeszcze przestrzeń właśnie, żeby zajmować się ikonami, organizują konferencje i wszystko to jest godne podziwu, to właśnie poprosiłam, że są pewne rzeczy, które tylko oni mogą zbadać, że mnie się udało dotrzeć do rodziny Nowosielskiego w Kanadzie, część, która wyjechała jeszcze przed wojną do Kanady i tam są jacyś dalecy kuzyni i wymieniamy informacje. Natomiast nie udało mi się nigdy odnaleźć reszty rodziny Nowosielskich na Ukrainie, w Czerniowcach, we Lwowie. Są pewne tropy, które tam właśnie wysłałam, jakieś jego rysunki, jakieś jego obrazy, które powstały w czasie wojny. Znalazł się nie tak dawno list, w którym opisuje swój nowicjat w ławrze świętego Jana Chrzciciela we Lwowie, więc są pewne tropy i są być może jeszcze tam gdzieś dzieła. Także to jest wielkie zadanie do wykonania dla przyjaciół we Lwowie. Może się uda i może się okazać, że mają nie tylko tę jedną ikonę, jaką podarował im Andrzej Starmach, odbierając w imieniu już wiekowego profesora, doktorat honoris causa Akademii Sztuk Pięknych. Zawiózł wtedy piękną taką hodegetrię białą z 1955 roku i ona w tej chwili jest w depozycie w muzeum, tym właśnie lwowskim, więc to jest na pewno dzieło, które jest na terenie Ukrainy. Natomiast być może są jeszcze do odkrycia jakieś jego juwenilia. Wielkie poszukiwania przed nami. A czy może Pani się podzielić z nami jakimiś ciekawymi anegdotami związanymi z Nowosielskim, które dobrze oddają jego osobowość, jego styl twórczy? Oj, z anegdotami to zawsze jest trudno. Ja mogę tylko przywołać takie wspomnienia, bo zapisałam najważniejsze anegdoty, jakie udało mi się zebrać, to zapisałam w biografii, odsyłam do biografii. Był przekład na ukraiński, w tej chwili jest robiony przekład na język francuski. Bardzo się z tego cieszę. Pewnie w przyszłym roku się ukaże. Przypominam sobie takie jedne wspólne wakacje, bo miałam to szczęście, że w 1987 roku w sierpniu byliśmy razem z mężem u profesora Porębskiego w Ustroniu na wakacjach, a w sąsiednim domu byli państwo Nowosielscy. I ja wtedy nagrywałam taki długi wywiad Rzekę z Nowosielskim, który się ukazał potem. Sztuka nie boi się propagandy pod takim tytułem. No właśnie, bo wtedy to był 87 rok, więc myśmy wtedy wszyscy żyli, prawda, tymi przekształceniami, już walącym się komunizmem i to nas interesowało, właśnie hańba domowa Cznadla i wszyscy się zastanawialiśmy, no właśnie, socrealizm, Stalin i ja takie
byłam głuptaską i zadawałam tylko takie pytania Nowosielskiemu. Oczywiście coś tam jeszcze innego mi opowiedział, ale zamiast go pytać o mamę, o tatę, o różne takie elementarne rzeczy, to ja ciągle o tego Stalina i natomiast pomijając już ten wywiad, który jednak był bardzo ciekawy. Myślę, że on tam bardzo wiele opowiedział, chociażby o swoim pobycie w klasztorze. To wieczorami spotykaliśmy się na kolacjach i to były naprawdę koncerty, to znaczy to były... Profesor Poremski tylko rzucał jakiś temat i Nowosielski wchodził w taki monolog. To były opowieści o jakichś, o różnych schizmach, o biskupach, o odłamach, o wydarzeniach no, w historii chrześcijaństwa. To było fascynujące. Myśmy tego słuchali z otwartymi ustami, ale to miało w sobie coś z takiego surrealistycznego happeningu. To znaczy on, jemu się klonowały te ciągle dygresje w bok. Myśmy nie byli w stanie zweryfikować prawdziwości tego, co on mówi. To się robiło coraz bardziej właśnie takie ciekawe i prawie że nieprawdopodobne. Więc to tak zapamiętałam. Byli tacy, co sprawdzali te jego informacje i wszystko się zgadzało. Znaczy on miał niebywałą wiedzę, jeśli idzie o historię chrześcijaństwa właśnie i te wszystkie podziały, schizmy, herezje. Zresztą muszę powiedzieć, że właśnie lektura jego tekstów bardzo wiele mi wytłumaczyła i bardzo mnie immunizowała, można tak powiedzieć, na zgorszenie ziemskimi strukturami religijnymi kościołów i tymi naszymi nieudolnymi próbami nazwania i ogarnięcia czegoś, co jest nieogarnialne, więc on zawsze mówił, to wszystko synagoga, nie zrozumieli Chrystusa, no, ale do cerkwi był oczywiście i do kościoła bardzo przywiązany, kochał liturgię i potrzebował tego i był człowiekiem głęboko wierzącym, natomiast no, uczył takiego dystansu, ogromnego dystansu do ludzkich słabości i słabości, niedoskonałości tych struktur, tych instytucji, więc to myślę też od niego zaczerpnęłam. Staram się też trzymać dystans. Ale z drugiej strony też były okresy kryzysu wiary. To ten okres związany prawdopodobnie z doświadczeniami wojny. Wtedy odrzucił przekonanie o rzeczywistości metafizycznej i później bardzo długo zmagał się z tym doznaniem. I jak sam podkreślał, jego sztuka zawsze była odzwierciedleniem walki anioła z diabłem w człowieku. Interesował się strefą sakrum i profanum. Czy może pani przywołać okresy w jego życiu, które ukształtowały tą postawę artystyczną? Bo ona też się zmieniała na przestrzeni lat. Tak, ten okres ateizmu, o jakim pani mówi, no to był niebanalny, trwał 12 lat prawie, prawda, od czasu wojny do 54 roku, także długo. I on zawsze mówił, że bardzo sobie ceni ten etap takiej pustki, że potem wrócił do wiary zupełnie innej niż ta wiara dziecięca, taka trochę niewinna, naiwna. Natomiast co ciekawe, mimo że był niewierzący, to on nadal chodził do cerkwi i jak to powtarzał, dla wielkiej urody tych obrzędów. On po prostu nie mógł żyć bez liturgii. Ten śpiew, ten nastrój, te ikony, to wszystko no, potrzebował tego estetycznie także do funkcjonowania. Natomiast co ciekawe, no właśnie w tym okresie powstawały najpiękniejsze abstrakcje i dla niego abstrakcje były takim łącznikiem ze światem duchowym, dlatego nazwał je bytami subtelnymi, no bo cóż to są byty subtelne, to są po prostu anioły inaczej. Wszyscy wiemy, że istnieje coś, są jakieś fluidy, jakieś
dobre duchy, które różne wydarzenia prowokują, ale boimy się tego nazwać, dociekać. Teologowie nie bali się dawniej tego problemu i taki termin byt subtelny to nawet u świętego Tomasza występuje. Po prostu polega na tym, że zastanawiano się, czy te duchy niebieskie mają jakąś materialną cielesność, czy są tylko czystymi duchami. I święty Tomasz i inni po nim doszli do tego, że mają, ale inną niż my. I my nie, dlatego są niewidzialne, że jest to jakaś materia, ale subtelna materia. Niekiedy się wizualizuje. Kościół katolicki jakby tak odsunął tą naukę o aniołach, o tych pośrednikach między absolutem a człowiekiem, między Bogiem a światem i rzeczywistością. Natomiast w prawosławiu kult aniołów jest bardzo rozbudowany, są bardzo często przywoływani w liturgii, więc to zapewne on także wziął z prawosławia. I dla niego takim dobrym duchem, który pomaga, który nas jakoś pokrzepia i pociesza, była sztuka. Właśnie dobry obraz abstrakcyjny, piękny obraz abstrakcyjny potrafi nas zbudować, ulepszyć, zaprowadzić, dostarczyć nam jakichś duchowych przeżyć. Także ten okres właśnie zwątpienia, on pocieszał się malując te abstrakcje i to było na tyle silne dla niego doznanie kontaktu realnego z jakąś transcendencją, że on jak gdyby nie porzucił tych abstrakcyjnych aniołów, już powróciwszy do wiary, to znaczy malował ikony, polichromię, ale także abstrakcje i nawet próbował te abstrakcje wprowadzać do cerkwi, do kościołów i w wielu projektach one się pojawiają. Często to było zbyt zuchwałym pomysłem dla inwestorów, więc niewiele się zrealizowało takich bytów subtelnych, abstrakcyjnych w polichromiach, ale są jednak przykłady i w każdym razie nadał jak gdyby ciężar abstrakcji takiej ikoniczny, widząc w tym malarstwie sztukę sakralną, zdolną udźwignąć jak gdyby przestrzeń liturgii. Pani doktor, jakie były główne wyzwania, z którymi artysta musiał się zmierzyć w swojej karierze artystycznej? Nie wiem, co odpowiedzieć na tak sformułowane pytania. Na pewno były różne reakcje publiczności, krytyki, prawda, na wystawę, na twórczość artysty. Tak, to znaczy, jeśli idzie o takie, tak jak mówiłam, o takie życie codzienne, artystyczne, powszednie, wystawy, wernisaże, to on był szalenie odporny na sławę, na zaszczyty. Było mu miło oczywiście, jak ktoś coś powiedział czy napisał. Profesor Poremski zawsze powtarzał, że podejrzewa, że on nigdy nie czyta tego, co ja o nim piszę. Co ja, Poremski, o nim piszę, prawda? Mnie się zdarzyło kilka razy, że zadzwonił po jakimś moim tekście, ale jestem przekonana, że to pani Zofia, żona, poprosiła go, żeby zadzwonił, bo ona pilnowała, żeby on się zachowywał tak, jak należy. Więc zadzwonił i podziękował jakby za to, co napisałam. Nie jestem przekonana, czy na pewno to czytał. Natomiast bardzo boleśnie odbierał odrzucanie jego sztuki sakralnej rzeczywiście, bo tutaj czuł powołanie, taki charyzmat, chciał malować dla kościoła, dla cerkwi. A to się często spotykało z niechęcią, z odrzuceniem i to na pewno było dla niego źródłem cierpienia. I potem już nawet jak dostawał takie propozycje, to zaczynał od tego, ale ta twórczość się nie podoba, ludzie to odrzucają, czy ksiądz na pewno jest przekonany, że chce mnie akurat, prawda?
I często tak było, że po kilku jakichś projektach czy próbach no, nie dochodziło do realizacji, czy kilka razy doszło do tego, że odsyłano mu już namalowane ikony, prawda? Tak jak na przykład ikonostas dla Orzeszkowa. Także no, to na pewno był jakiś krzyż dla niego, no, jakieś cierpienie i wyzwanie, ponieważ jakby ciągle na nowo podejmował te próby i jeśli mu się udało doprowadzić do jakiejś dużej realizacji, no to mówił wprost, że to jest taka miara szczęścia, jak malował Tychy na przykład, których nie ukończył, ale jednak to była gigantyczna, wspaniała realizacja, to był szczęśliwy. Tak samo po zbudowaniu cerkwi w Białymborze, która od początku do końca była według jego projektu, tam nie wszystkiego dopilnowano, ale jednak i to już zdarzyło mu się pod koniec życia twórczego, kiedy już był wiekowym artystą, ale jednak jeździł tam na to na tą ziemię dość odległą od Małopolski i pracował nad tą cerkwią i bardzo był szczęśliwy, co pisał w listach, wiemy to z listów. A ja chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy to prawda, że Nowosielski interesował się ezoteryką? Tak, tak, on tego nie ukrywał i ja pisałam dużo o tym w biografii i to nawet pierwsze lektury ezoteryczne mu podsunął ksiądz Pijar w gimnazjum, widząc jego zainteresowania sprawami duchowymi, trafił akurat na jakiegoś kapłana. To on kończył gimnazjum katolickie ojców Pijarów. To jeszcze był taki ukłon chyba pana Stefana wobec żony, żeby jednak w tym kościele katolickim jakoś też Nowosielski był, choć jedną nogą. Tak, on się bardzo tym interesował i zresztą no, jak gdyby prawosławie tutaj jest dużo mniej restrykcyjne niż kościół katolicki i jak gdyby poza wiernością tym kilku dogmatom, to dopuszcza, nie ma czegoś takiego jak urząd nauczycielski kościoła, jak w rzymskim, w łacińskim kościele. Prawosławie dopuszcza dużą jakby swobodę, wolność dociekań. Jest coś takiego jak intuicja religijna i stąd tylu wspaniałych myślicieli tak zwanego srebrnego renesansu w rosyjskiej myśli teologicznej, którzy też bardzo inspirowali Nowosielskiego. Także tutaj zachowały się listy w takim tomie opublikowanym przeze mnie w Znaku, jego zbiór jego korespondencji z różnymi osobami. Tam w listach do księdza Henryka Paprockiego dyskutują o Bławackiej. Także interesował się i on uważał, że są różne drogi do nieba i można się uczyć od różnych nauczycieli. Mm-hmm. Czy mogłaby Pani przedstawić swoją opinię na temat dziedzictwa twórczego Nowosielskiego, jego wpływu na dzisiejszą sztukę? Tak, ono, zbliżając się powoli. Ono jest, to dziedzictwo jest może nieoczywiste, ale jest na pewno bardzo głębokie. Jeśli ktoś z Państwa ma przestrzeń i czas wakacyjny, to do końca lipca jest wspaniała wystawa w Starym Sączu, w Galerii IMO. Tam jest takie nowo wybudowane Centrum Kulturalne imienia Ady Sari. Zresztą budynek sam jest ciekawy, dostał nagrodę właśnie za najlepszy budynek poświęcony kulturze, zbudowany w zeszłym roku przez SARP. Nagroda przyznawana. I tam jest wystawa Sacrum, Abstrakcja, Ikona, gdzie jest pokazywana sztuka Nowosielskiego i jego uczniów oraz artystów, którzy malowali pod jego wpływem. Naprawdę bardzo warto się wybrać, są wakacyjne okoliczności przyrody, Stary Sącz jest pięknym miastem i zobaczyć sobie tę wspaniałą wystawę. Tam jest też malarstwo na przykład Dany Łomowczana z Ukrainy, o czym mówię, bo co ciekawe, trochę się tak podzieliło, że w
polscy uczniowie i tacy spadkobiercy, jak ja to nazywam, myśli Nowosielskiego, to są najczęściej artyści, którzy malują świeckie obrazy. Jest oczywiście kilka środowisk i kilku artystów, którzy naśladują ten alfabet Nowosielskiego, jak mówią środowisko Fraterni Pojednanie, Ojców Kapucynów, tam brat Marcin Świąder, czy taka ikonopisarka Greta Leśko. Całe środowisko jak gdyby warsztatów w Nowicy jakoś nawiązuje do Nowosielskiego, ale większość artystów, czy jego uczniów, czy z otwartej pracowni, z takiego Stowarzyszenia Krakowskiego, to jest to myślenie Nowosielskiego w abstrakcji, w portretach. Natomiast bardzo wielu twórców odwołuje się do jego ikony z młodych malarzy ukraińskich właśnie. Dla nich to jest jak gdyby, oni mają bardziej swobodny stosunek i podejście do akurat tego działu sztuki, bo to jest ich język, którym się posługują na co dzień, którym się otaczają, prawda? I tam w Akademiach Sztuk Pięknych są wydziały sztuki sakralnej, czy we Lwowie, czy w Kijowie, więc te rzeczy się dyskutuje, tych rzeczy się uczy i jest bardzo wielu ukraińskich malarzy ikon, którzy jak gdyby może nie tyle naśladują Nowosielskiego, ale mają go gdzieś przed oczami na horyzoncie i w jakiś sposób się odwołują do tego dziedzictwa, więc na pewno tutaj takie tropy mogłabym pokazać. Pani doktor, bardzo dziękuję. Tutaj pani Alicja pisze, że wystawa jest niesamowita i była już dwukrotnie na wystawie, więc tutaj do Nowego Sącza zapytamy. Pan Dawid jeszcze pyta o nasz kurs Wakacje ze sztuką i tutaj też chciałabym Państwa bardzo zaprosić na taką formułę o najciekawszych kolekcjach muzealnych prowadzoną już w sierpniu i we wrześniu. Wakacje ze sztuką, zaraz wrzucimy taki kod promocyjny, -15%, można się zapisać na kurs bez wychodzenia z domu, przyjrzymy się dziełom, które są istotnymi elementami polskiego świata sztuki. Cotygodniowe wykłady są prowadzone przez pracowników instytucji kultury, więc na pewno będzie to okazja do zgłębienia kontekstu, w jakim powstały niezwykłe dzieła. Odkryjemy historię, techniki powstania i biografię wybitnych artystów. Pani doktor, ja bardzo... Jeśli się mogę włączyć jeszcze z ostatnim zdaniem, bo może czasem rozumiem jakby atrakcyjność i czasem potrzebę spotkań online, natomiast jeśli ktoś jednak chciałby wyjść z domu i zobaczyć też dobrą wystawę, to polecam oprócz tej w Starym Sączu wystawę w Poznaniu, dużą wystawę Jerzego Nowosielskiego w Akademii Lubrańskiego. To jest budynek, który mieści kolekcję Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu i tam jest bardzo, bardzo ciekawa wystawa, także zestawiająca abstrakcję i sztukę sakralną i ikony Nowosielskiego. Są chorągwie liturgiczne, jest witraż, jest kilkadziesiąt dzieł, bardzo starannie wydany katalog i to właśnie na tej wystawie można się przekonać o tym, co mówiłam, że ikona i abstrakcja są bardzo blisko siebie i to są dwa różne języki mówienia o sakrum i ta wystawa wspaniale tego dowodzi. Także Stary Sącz i Poznań, bardzo warto. A myślę, że na koniec chyba jeszcze warto przypomnieć, że ten 2023 rok jest wyjątkowy, bo to jest setna rocznica urodzin artysty, prawda? 7 stycznia dokładnie, tak? Natomiast to już dawno za nami, natomiast bardzo dużo
różnych ciekawych wystaw właśnie prac Jerzego Nowosielskiego można w największych miastach w Polsce odwiedzić. I my też na takiej wystawie byliśmy w Kordegardzie właśnie z panią Kasią Haber na oprowadzaniu i były to prace z kolekcji prywatnych no, bodajże 8-7 obiektów, tak? I no myślę, że to, co na pewno warte jest podkreślenia, że jest to jeden z najwyżej wycenianych tak artystów współczesnych aktualnie, tak? Więc to już ten wątek rynkowy na koniec. Pani doktor, ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że dużo cennych informacji. O, tutaj pani Alicja pisze, że Kraków, Muzeum Narodowe. Oczywiście jak najbardziej też zapraszamy do Nowego Sącza, do Poznania. Do Starego Sącza. Tak, do Starego Sącza, przepraszam. No i oczywiście... jeszcze chciałam powiedzieć, że oprócz wystaw także są organizowane konferencje. We wrześniu jest konferencja w Paryżu w Bibliotece Polskiej. W październiku zapraszamy do Krakowa na ASP 9-10 października. W listopadzie ma być konferencja w Barcelonie. No i zobaczymy, co dalej. Można sobie cały tour po Europie, No trzeba pokazać Nowosielskiego świat. Tak, poplanować, ale przede wszystkim na początek, jeżeli jeszcze Państwo nie czytali biografii Nietoperz w świątyni oraz innych publikacji pani Krystyny Czerni, to zachęcamy. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i zapraszam na kolejny live jeszcze w lipcu, więc pod koniec lipca. Na razie nie zdradzę, ale będzie informacja. Pani doktor, bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.